Czego oczekuje Twój klient? Po pierwsze, różnic. Musisz odróżnić swoją markę od konkurencji na rynku. I to nie trochę, ale bardzo. Małe różnice nie wystarczają. Powodują, że firmy w oczach klientów wyglądają identycznie. Brak wyraźnych różnic zabija też marżę zysku. Jeśli jesteś zmuszony obniżać ceny, aby konkurować, to jest to sygnał, że Twojej marce brakuje odróżnienia i znaczenia. Tymczasem polskie firmy dotknięte są plagą naśladownictwa i tym samym toną w morzu identyczności. Twój klient oczekuje, że zawsze Cię rozpozna, nawet jeśli nie będzie widział Twojego logo. Po drugie, Twój klient oczekuje tego, że go nie zanudzisz. Jeśli chcesz zwrócić na siebie uwagę, a wierzę, że po to budujesz swoją markę, żeby to właśnie zrobić, to nie możesz zanudzać klienta. Jeśli klient uzna, że już to widział, że to, co mówisz i robisz, niczym się nie różni od tego, z czym miał do czynienia, to jest bardzo prawdopodobne, że pójdzie szukać dalej. Bądź nieprzewidywalny w komunikacji i zaskocz swojego odbiorcę. Tylko wtedy to, co robisz, będzie dla niego czymś nowym i wartościowym. Jeśli dla klienta coś jest przewidywalne, to nie jest zaskakujące. Jeśli nie jest zaskakujące, to nie jest niczym nowym. A jeśli nie jest niczym nowym, to jest po prostu bezwartościowe. Po trzecie, Twój klient oczekuje tego, że go rozumiesz. Jest takie prastare powiedzenie marketingowe, zgodnie z którym klient nie chce kupić młotka, on chce wbić gwóźdź. Młotek jest Twoim narzędziem do rozwiązania problemu klienta. Podobnie Twoja usługa, Twój produkt jest wyłącznie narzędziem, które służy do rozwiązania jego problemu. Zadaj sobie pytanie, co sprzedajesz i odpowiedz na nie z perspektywy klienta. Nie pytaj klienta, czy chce kupić produkt X, tylko do czego mu ten X jest potrzebny. Pytaj klienta o to, co chce osiągnąć, o to, co go napędza, o to, czego potrzebuje w życiu. Pomóż klientowi stać się tym, kim chciałby się stać. I wreszcie po czwarte, Twój klient oczekuje, że istniejesz nie tylko dla pieniędzy. W początkowej fazie budowania marki musisz rozpocząć od określenia celu istnienia Twojej firmy. Od powodu, dla którego ona istnieje. Poza oczywistym biznesowym powodem, powód istnienia firmy jest niezwykle ważny, ponieważ firmy, które skupiają się wyłącznie na zysku, nie mają szans na przyciąganie do siebie zarówno najlepszych pracowników, jak i najlepszych klientów. Jeśli Twój powód jest finansowy, to musisz wiedzieć, że nikogo poza Tobą to nie interesuje. Firma, która nie ma poza biznesowego powodu istnienia, nie ma swoistej misji, jest skoncentrowana wyłącznie na biznesie, nie jest w stanie wytrzymać ataków w mediach społecznościowych. Dzisiaj klienci mają znacznie pełniejszy wgląd w funkcjonowanie przedsiębiorstwa niż w minionych latach. Kiedy ma ono większy albo szerszy cel, to wywołuje zaangażowanie u stron, które są nim zainteresowane, a zaangażowanie jest siłą na dzisiejszym rynku. Zadaj sobie następujące pytania. Co chcę zmienić w życiu swojego klienta? Jak sprawię, aby mój klient stał się tym, kim chce się stać? Po co istnieje moja firma? Co chcę zmienić? Jeśli Twój powód jest frazesem, to wiedz, że klienta nie obchodzi, że starasz się być najlepszy, największy. To, czego potrzebujesz, to odpowiedź, która jest ludzka, prawdziwa, zawiera ideę, z którą ludzie mogą się utożsamić i w którą mogą wierzyć. Inspiruje, ekscytuje, zachwyca i jest prosta. Powód istnienia jest niezwykle ważny, ponieważ firmy, które skupiają się wyłącznie na zysku, nie mają szans na przyciąganie do siebie zarówno najlepszych talentów,
jak i najlepszych klientów.